Kropelki nadziei. Inspirujący blask wartości. Codzienne refleksje i ciekawostki. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Kropelek nadziei. Dziś, 13 października, wspominamy błogosławionego Honorata Koźmińskiego, człowieka, który całe swoje życie poświęcił duchowej odnowie narodu i służbie bliźnim, nawet w trudnych czasach zaborów. Zajrzymy też w niezwykłe życie błogosławionej Aleksandryny da Costa, która przez 13 lat żyła tylko Eucharystią. Na zakończenie, z okazji zbliżającego się wspomnienia świętego Jana Pawła II, rozpoczynamy nowennę, która przygotuje nas duchowo na ten ważny dzień. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Jakie przesłanie zostawił błogosławiony Honorat Koźmiński? Błogosławiony Honorat Koźmiński to postać, która swoje życie poświęciła odnowie duchowej Polski w czasach zaborów. Urodził się w 1829 roku, a już jako młody chłopak odczuwał pragnienie służby Bogu. Wstąpił do zakonu kapucynów i jako zakonnik aktywnie wspierał duchową odnowę narodu poprzez działalność duszpasterską, założenie wielu zgromadzeń zakonnych oraz pisarstwo. Jest autorem licznych pism dotyczących życia duchowego, w których podkreślał znaczenie wiary, pokory i pracy dla dobra innych. Szczególną uwagę zwracał na tajemnicę Bożego Miłosierdzia oraz na to, jak w zwykłym, codziennym życiu można znaleźć świętość. Pokora i miłosierdzie w życiu błogosławionego Honorata. Jak błogosławiony Honorat Koźmiński nauczał o pokorze i miłosierdziu? Błogosławiony Honorat Koźmiński w swoim życiu oraz pismach często podkreślał wartość pokory jako cnoty prowadzącej do świętości. Jego podejście do miłosierdzia, podobnie jak u wielu innych świętych, kładło nacisk na działanie w ciszy, z dala od pochwał i uznania ze strony innych ludzi. Uważał, że prawdziwa miłość i miłosierdzie przejawiają się w codziennych małych czynach, które służą innym, ale nie wymagają publicznego uznania. Dzięki tej postawie Honorat Koźmiński stał się symbolem cichej służby i oddania Bogu w zwyczajnych, prostych działaniach. Błogosławiony Honorat Koźmiński jako założyciel zgromadzeń zakonnych. Jak błogosławiony Honorat Koźmiński założył tajne zgromadzenia zakonne? Błogosławiony Honorat Koźmiński jest znany jako założyciel licznych zgromadzeń zakonnych, mimo że działał w trudnym okresie zaborów, kiedy działalność zakonna była ściśle ograniczana. Honorat założył kilkanaście zgromadzeń ukrytych, które działały bez oficjalnych habitów i struktur, zgodnie z duchem ukrycia i pokory. Jego wizja była odważna, ponieważ wspólnoty te, mimo braku zewnętrznych oznak przynależności, mogły skutecznie realizować swoją misję w społeczeństwie. Dzięki temu idea życia zakonnego, choć ukryta przed władzą, mogła trwać i rozwijać się, służąc potrzebującym. Tajemnice błogosławionego kapucyna. Jak błogosławiony Honorat działał poprzez sakrament pokuty i modlitwę? Błogosławiony Honorat Koźmiński, nazywany często patronem zawierzenia i wytrwania, zyskał szczególną sławę dzięki swojej posłudze w konfesjonale. Jego konfesjonał, nazywany szafą ze względu na unikalną trzydrzwiową konstrukcję, stał się miejscem duchowej odnowy dla tysięcy penitentów. To właśnie tutaj, w cieniu represji carskich,
ukrywały się tajemnice zakładania zgromadzeń zakonnych, które powstawały na ziemiach polskich. Kapucyn pełnił swoją posługę z ogromnym oddaniem, co zyskało mu opinię świętości już za życia. Jego zaangażowanie w konfesjonale było nie tylko sakramentalnym aktem pojednania, ale także fundamentem odrodzenia duchowego narodu. Cud życia na Eucharystii. Jak błogosławiona Aleksandrina da Costa żyła tylko Eucharystią przez 13 lat. Każdego dnia, zwłaszcza w niedzielę, udajemy się do kościoła, aby uczestniczyć w mszy świętej, zwanej również ucztą eucharystyczną. Jest to moment szczególnego zjednoczenia z Chrystusem, kiedy przyjmujemy Jego ciało i krew jako duchowy pokarm. Dla błogosławionej Aleksandriny da Costa Eucharystia była jedynym pokarmem przez 13 lat. W tym niezwykłym czasie, mimo całkowitego postu, Aleksandrina czerpała siłę wyłącznie z przyjmowania Komunii Świętej, nie spożywając żadnych innych pokarmów ani płynów. Ta mistyczna łaska, choć połączona z ogromnym cierpieniem fizycznym, była świadectwem nadzwyczajnego zjednoczenia z Chrystusem. Aleksandrina, mimo że nie mogła przełknąć żadnego pokarmu ani wody, pozostawała w dobrym zdrowiu, co zostało potwierdzone przez lekarzy. Badania przeprowadzone nad jej stanem nie znalazły naukowego wyjaśnienia. Jezus zapewnił ją, że od tej chwili jej jedynym pokarmem będzie Jego ciało, a jedynym napojem Jego boska krew. Aleksandrina żyła w ten sposób przez 13 lat i 7 miesięcy od Wielkiego Piątku 1942 roku, przeżywając to cierpienie jako akt ofiary za grzechy świata. Mimo swojego fizycznego stanu, była zawsze gotowa do modlitwy, śpiewu i rozmowy z odwiedzającymi. Jej postawa przypomina nam, jak ogromna moc płynie z Eucharystii, która karmi nie tylko nasze dusze, ale i ciało. Moc modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. Jak adoracja Najświętszego Sakramentu wzmacnia naszą duchowość? Adoracja Najświętszego Sakramentu to wyjątkowy czas spotkania z Chrystusem, obecnym w Eucharystii. Święci tacy jak święta Faustyna Kowalska czy błogosławiona Aleksandrina da Costa doświadczali głębokiej więzi z Jezusem poprzez długie godziny spędzane na adoracji. To w tej cichej obecności mogli przeżywać wewnętrzny pokój i czerpać siłę do znoszenia trudności życia. Adoracja jest nie tylko momentem modlitwy, ale także sposobem na pogłębienie naszej relacji z Bogiem. Na pierwszy rzut oka takie wielogodzinne trwanie przed Najświętszym Sakramentem może wydawać się oderwaniem od codzienności, a nawet stratą czasu. Jednak nic bardziej mylnego. Adoracja nie jest ucieczką od rzeczywistości, ale jej głębszym przeżywaniem. W tym czasie człowiek nie traci, lecz zyskuje. Zyskuje wewnętrzny pokój, siłę do stawiania czoła wyzwaniom dnia codziennego i głębsze zrozumienie Bożej obecności w swoim życiu. To spotkanie z Bogiem daje o wiele więcej, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, przemieniając serca i otwierając nas na działanie łaski. Zbliżamy się do 22 października, dnia wspomnienia świętego Jana Pawła II, wielkiego papieża, który pozostawił nam niezwykle bogate dziedzictwo duchowe. Aby się dobrze przygotować do tego szczególnego dnia, rozpoczynamy dziś nowennę
której będziemy przez kolejne dni modlić się o wstawiennictwo świętego Jana Pawła II. Każdego dnia w ostatnim punkcie będziemy odmawiać jedną część tej nowenny, prowadząc nasze serca ku refleksji nad jego życiem i nauczaniem. Nowenna do Jana Pawła II, dzień pierwszy. Boże i Ojcze, nawrócić się do Ciebie to odnaleźć Twoje miłosierdzie, tę miłość cierpliwą i łaskawą, która w Tobie nie zna miary. Nieskończona jest Twoja gotowość przebaczania nam naszych grzechów, bo też niewysłowiona jest ofiara Twojego Syna. Dziękujemy Ci, Boże, żeś niestrudzonego świadka i apostoła Twego miłosierdzia, świętego papieża Jana Pawła II, ukoronował chwałą świętych i pozwolił nam cieszyć się jego orędownictwem w niebie, a mnie za jego przyczyną udziel łaski, o którą z ufnością Cię błagam. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Boże, bogaty w miłosierdzie, z Twojej woli święty Jan Paweł II, papież, kierował całym Kościołem. Spraw, prosimy, abyśmy dzięki Jego nauczaniu z ufnością otworzyli nasze serca na działanie zbawczej łaski Chrystusa, jedynego odkupiciela człowieka, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Dziękuję Wam za dzisiejszą obecność w kolejnym odcinku Kropelek Nadziei. Mam nadzieję, że refleksje nad życiem błogosławionego Honorata, jego pokorą, służbą i cichym oddaniem, a także nad niezwykłym świadectwem błogosławionej Aleksandriny, pomogły Wam odkryć głębszy sens codziennego zaufania Bogu. Rozpoczęcie nowenny do świętego Jana Pawła II to dla nas wszystkich także okazja do duchowego przygotowania na jego wspomnienie. A jutro porozmawiamy o kolejnych niezwykłych świadectwach ufności i oddania Bogu. Pamiętajcie, że codzienna obecność przed Najświętszym Sakramentem daje nam więcej niż moglibyśmy sobie wyobrazić. Dzisiaj czeka nas jeszcze bonus, zaproszenie do radości, ale ja już teraz mówię Wam do zobaczenia i szczęść Boże. Rozważanie czytań na 13 października, 28 niedziela zwykła, rok B. Pierwsze czytanie z Księgi Mądrości. Mądrość ponad wszystko. To czytanie z Księgi Mądrości przypomina nam, jak cennym darem jest mądrość, którą Salomon wybrał zamiast bogactw i władzy. Mądrość przewyższa wszelkie dobra materialne, a jej posiadanie otwiera nas na głębsze zrozumienie Boga i Jego planu dla naszego życia. Warto dziś zastanowić się, jaką wartość przykładamy do mądrości, którą daje nam Bóg. Czy prosimy o nią w codziennym życiu, aby podejmować decyzje zgodnie z Jego wolą? Psalm responsoryjny z psalmu 90. Boże miłosierdzie w naszym życiu. Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem. Psalm 90
wyraża pragnienie człowieka, by Bóg napełniał go swoją miłością i miłosierdziem. Tylko Bóg może nadać naszemu życiu sens i głębię, a Jego miłosierdzie jest źródłem naszego szczęścia. Psalmista modli się o to, byśmy każdego dnia mogli odczuwać Bożą obecność i błogosławieństwo. Ten psalm to zaproszenie do refleksji nad tym, jak często otwieramy nasze serca na Boże miłosierdzie, które przynosi pokój i radość. Drugie czytanie z listu do Hebrajczyków. Słowo Boże żywe i skuteczne. List do Hebrajczyków podkreśla moc Słowa Bożego, które przenika nasze serca i dusze. Słowo Boże nie jest martwe, lecz żywe i pełne mocy. Ma zdolność odkrywania prawdy o naszym wnętrzu, pokazując nasze motywacje, pragnienia i dążenia. Dziś jesteśmy wezwani, aby otworzyć nasze serca na Słowo, które nas przemienia, i abyśmy pozwolili, by Boże Słowo prowadziło nas w codziennych decyzjach. Jak Słowo Boże wpływa na nasze życie? Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus i bogaty młodzieniec. W tej Ewangelii Jezus spotyka młodzieńca, który pragnie zyskać życie wieczne, lecz nie jest gotów zostawić swoich bogactw. Jezus przypomina, że aby naprawdę podążać za Nim, trzeba być gotowym zrezygnować ze wszystkiego, co może nas oddalać od pełnej relacji z Bogiem. To wezwanie do radykalnego wyboru. Wybór Jezusa ponad wszystko inne. Dla wielu to trudne, ale to jedyna droga do pełnego życia w miłości Boga. Czy jesteśmy gotowi oddać wszystko, co mamy, aby pójść za Jezusem? Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoje słowo, które jest żywe i skuteczne. Prosimy, abyś otworzył nasze serca na mądrość, której źródłem jesteś Ty. Pomóż nam odrzucać wszystko, co nas od Ciebie oddala, i z odwagą podążać za Tobą. Nasycaj nas swoim miłosierdziem i prowadź do pełni życia w Twojej obecności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Zaproszenie do radości. Z Księgi Przysłów. Smutek przygnębia serce człowieka. Rozwesela je dobre słowo. Ksiądz Jan Twardowski pisze, że lubi humor jako jeden z paradoksów, sposób zaskoczenia, a jednocześnie wyraz pokory. Humor bowiem broni przed patosem, który jest zarozumiałością. Człowiek z natury lubi dużo mówić, a nie lubi słuchać. W pewnym szpitalu dla ludzi nerwowo chorych zabrakło lekarza specjalisty. Musiał na jakiś czas wyjechać. Z konieczności zastąpiono go ginekologiem z innego szpitala. Nie miał on zielonego pojęcia, w jaki sposób zwracać się do nerwowo chorych,
tylko więc cierpliwie ich wysłuchiwał. Kiedy specjalista wrócił, pacjenci woleli od niego ginekologa. Nieraz słuchanie jest ważniejsze niż mówienie. Milczenie jest złotem, a mówienie srebrem.